Tá hoje. Dzień dobry, witam. Tu Krzysztof Sylwanowicz. Udało mi się włączyć kamerę i już chcę nie marnować czasu, tylko powiedzieć to, co chciałem zapisać. Tak sobie myślę, że ten mój kryzys zaufania pochodzi z tego, że zapominam różne ważne rzeczy, których się kiedyś nauczyłem, które przestaję pamiętać i w związku z tym mam dużo problemów z aktualnymi zajęciami, czy ze spełnianiem swoich marzeń, czy ze spełnianiem swoich wyobrażeń. I tak sobie myślę, że teraz musiałbym napisać sobie, bo nie wierzę nikomu, jak gdyby nie mam disassemblera. No może i mam, ale trudno mi jest znaleźć miejsce, gdzie są te programy, które miałbym disassemblować. I w związku z tym muszę sobie sam napisać komendę DOS. Komendę DOSa, która pobierze parametry z linii komend oraz wypuści wyniki działania na ekran. To jest tak zwana external command, czyli zewnętrzne polecenie DOSa, które jest plikiem albo com, albo exe, to już jak komu się podoba. W każdym razie musi to być program wywołany, przeze mnie zrobiony, napisany, skompilowany przeze mnie ogólnie dostępnym kompilatorem oraz wtedy będę mógł go użyć, ale przecież wiadomo, że kompilator ma w sobie takie fragmenty kodu, które są wstawiane, żeby do każdego swojego wynikowego produktu dodawać jakąś informację czy jakiś kontakt ze swoim twórcą i w związku z tym to już jeżeli się używa jakiegoś narzędzia, to narzędzie jest przez kogoś zrobione i w związku z tym jak gdyby przez samo zrobienie i użycie, przez samo użycie tego narzędzia, to już jak gdyby należy się coś temu, kto to narzędzie zrobił. Nawet jeżeli się chce zrobić jakieś narzędzie, żeby potem mieć z tego dochód, ewentualnie czy nawet nie dochód, tylko samo życie i samo istnienie i samo funkcjonowanie, no to żeby zrobić narzędzie, trzeba użyć innego narzędzia. No oczywiście można lepić z gliny narzędzia i zacząć się po epokę gliny. Wtedy, kiedy narzędzia będą gliniane i oczywiście będą się kruszyły i rozpadały i nic się z nich nie da zrobić, oprócz tego, kiedy się wymyśli, że trzeba podgrzać coś, żeby stopić metal i żeby narzędzia zaczęły być metalowe, bo metalem się lepiej wykonuje różne rzeczy niż gliną. Tylko tyle, że to chyba jest właśnie ten etap krachu cywilizacji. Bo w momencie, kiedy żeśmy na planecie, która już jest podgrzewana, cały czas jest podgrzewana, cały czas jej dostarczane tyle energii, żeby się na niej dało żyć. Bez, że tak powiem, szczególnych trudności, ewentualnie przy zmianie miejsca, bo nie na wszystkich miejscach pewnie się da żyć na takiej planecie, bo niektóre są za zimne, inne są za gorące, ale jak się już znajdzie na takiej planecie ogrzewanej przez słońce swoje miejsce, to jak gdyby już dodanie jakiejkolwiek energii do niej zaburza układ, zaburza jak gdyby możliwość istnienia na tej planecie zawsze. Jeżeli cokolwiek się podgrzeje, jeżeli człowiekowi jest za zimno, to nie należy czegoś podgrzewać, tylko trzeba coś zrobić, żeby nie tracić tego swojego wewnętrznego ciepła. Bo każdy organizm na planecie ma swoje wewnętrzne ciepło, wytwarza je go czasem za mało na to miejsce, czasem za dużo na to miejsce, czyli czasami jest gdzieś zimno, czasami jest gdzieś ciepło. Za ciepło, za zimno, trzeba się przemieścić w inne miejsce, bo na tej planecie nie brakuje miejsc, które są dostosowane do tego typu organizmu, który się na tej planecie znalazł. Więc jeżeli się ktoś obudzi na planecie,
to musi sobie znaleźć miejsce. Miejsce, w którym może przebywać bez nadmiernego odczuwania chłodu i nadmiernego odczuwania gorąca. A niestety to się zmienia z czasem życia, więc czasami jak w końcu gdzieś ktoś, jak w końcu człowiek gdzieś osiądzie w jakimś miejscu planety, no to niestety tam zawsze przyjdzie, dopadnie go i za gorąco, i za zimno. I zaczyna się okres, o którym można powiedzieć, że kiedy nastaną dni, które mi się nie podobają. Kiedy nastaną dni takie, to kiedy już nie będę miał siły, żeby zapewnić sobie odpowiednią temperaturę dla komfortowego istnienia, takiego, które nie musi odwracać mojej uwagi w kierunku tych ciałek czuciowych zimna i ciepła. Nie jest mi teraz ani za zimno, ani za ciepło. Bo może trochę za duszno i chętnie czułbym na twarzy powiew wiatru, tylko tyle, że ta temperatura jest taka, że ten powiew wiatru już za bardzo ją obniża i w związku z tym nie może zwiać, dlatego że byłoby już nieprzyjemnie zimno. Jest dobrze tak jak jest, tylko tyle, że do tego bycia nie mogę mieć wiatru. Jak nie mogę mieć wiatru, no to już mam gorsze oddychanie, ponieważ wytwarzam dwutlenek węgla i w związku z tym czy mówię, czy nie mówię, to cały czas jednak się wydobywa ze mnie dwutlenek węgla, który mnie otacza takim balonem, którego nie ma co zdmuchnąć. Więc albo się muszę przemieścić gdzieś indziej, albo musi coś powieć, przemieścić powietrze. Jeżeli w pomieszczeniu nie ma ruchu powietrza, i to jest jak gdyby bezsens mieszkań. Bezsens mieszkań, w sensie bezsens zamkniętych przestrzeni, w których nie ma powiewu wiatru. No nie ma powiewu wiatru, no bo musi być dopływ świeżego powietrza, a sam wiatr w pomieszczeniu nie powoduje, że dopływa świeże powietrze, ani że odpływa zużyte powietrze, więc w związku z tym trzeba zawsze otwierać jakieś okna, czy włączać jakieś urządzenia nadmuchowe z zewnątrz, żeby tej atmosfery, której jest mnóstwo, jeszcze da się nią oddychać dużo większej ilości ludzi, tylko tyle, że na dworze właśnie, a na dworze jest za zimno, więc w związku z tym trzeba być tu ubranym. Jak się nie może się ubrać człowiek, no to nie może być na dworze, a jak nie może być na dworze, no to właśnie wtedy czuję ten dyskomfort przebywania w pomieszczeniu zamkniętym. Że albo wentylator, albo okno i wtedy albo za zimno, albo za gorąco. I pewnie są takie miejsca na ziemi, gdzie można całą dobę i cały rok spędzić poza pomieszczeniem. No być może tak, tylko że wtedy pewnie jakieś dzikie zwierzęta człowieka atakują, bo one akurat wtedy żerują, kiedy człowiek śpi, kiedy jest bezbronny. Więc tym bardziej potrzebne są wtedy pomieszczenia, żeby tych zwierząt do siebie nie dopuszczać, czyli takie zamknięcie właściwie. Trzeba by takie sobie znaleźć takie legowisko z zawentylowanym pomieszczeniem, które jest zabezpieczone przed tymi no, zwierzętami niebezpiecznymi. Bo że tak powiem, że ptaszek nasra, albo że jakieś inne zwierzę coś tam zrobi swojego, takiego wyrazi swoje niezadowolenie, no to nieważne, dopóki jeszcze nie odbierze nam życia. Więc jeżeli chcemy przetrwać na planecie, no to nie możemy, musielibyśmy się odciąć od otoczenia, czasowo chociaż, na czas snu, w pomieszczeniu, do którego dopływa duża ilość powietrza świeżego i z którego jest usuwany dwutlenek węgla. Łódź podwodna. Łódź podwodna. Łódź podwodna oczywiście musi się wynurzać. No jeżeli mamy taką łódź podwodną, która chociaż raz na dobę się wynurza i wymienia powietrze w zbiornikach powietrza, które potem będzie ewentualnie wypuszczać. Czy nie wiem, jak się w łodzi podwodnej, jak się zapewnia świeże powietrze, czy się wypuszcza z butli, czy oczyszcza jakimiś pochłaniaczami dwutlenku węgla, dodaje tlenu z butli. W każdym razie jakoś to jest w łodzi podwodnej, jest to jakoś rozwiązane i w związku z tym tak naprawdę to trzeba sobie znaleźć
albo zbudować, albo kupić, albo wybudować, albo skonstruować, albo wymyślić chociażby swoją własną łódź podwodną. Łódź podwodną. To przede wszystkim chodzi o powietrze. To jest coś, co jest nam niezbędne. Dziękuję, do widzenia.